Ja trochę kontynuował będę myśl księdza Ireneusza. Jesteś człowiekiem mediów, człowiekiem medioznawcą i człowiekiem komunikacji społecznej. I te trzy określenia bardzo pasują chyba najbardziej do ciebie właśnie w tym dniu. Od tej grupy, którą reprezentuję. Jako medioznawca doskonale orientujesz się, co to znaczy medium dzisiaj w przekazie między innymi Słowa Bożego. I w tym najbardziej pozytywnym to niejednokrotnie wspominałeś w wielu z kontaktach naszych, że media nie mogą tylko krytykować, media muszą pozytywnie budować. I tym słowem posługiwał się również i Jezus Chrystus, i ewangeliści, i apostołowie. Bez słowa byśmy dzisiaj nie mieli Ewangelii. I starałeś się w różnych okolicznościach to nam jakoś przypominać, wykładać, jako przewodniczący Komisji Episkopatu, jako nauczyciel. Jesteś człowiekiem kontaktu medialnego. Występujesz w mediach bardzo często. No oczywiście to nie jest ocena. Wiem, że bardzo dobrze. Innej oceny nie można wystawić. Ale jesteś nauczycielem ludzi mediów, dziennikarzy. I do nas przyjeżdżałeś na KUL, do podyplomowego studium dziennikarstwa i komunikacji społecznej przez prawie 20 lat. Państwo może nie wiedzą, ale to powiem. Ksiądz biskup wstawał między 4 a 5, czyli w nocy, i jechał do Lublina o 10, miał zajęcia. Miał zajęcia i oczywiście miał zajęcia ze studentami, którzy byli z całej Polski wtedy. Dzisiaj tych ludzi mamy w różnych mediach, w różnych gazetach, tytułach, w radiach naszych katolickich, także i w public relations i w reklamie. I ci ludzie, muszę powiedzieć, otrzymali ogromnie wiele. Ogromnie wiele taką postawę katolicką, postawę medialną. I chcę powiedzieć, że ze znanych mi przypadków są wierni temu, czego księże biskupie ich nauczał. Także ja nie odnotowałem takich przypadków, które byłyby przeciwko naszej orientacji i Kościołowi katolickiemu, co jest zasługą rzeczywiście bardzo dużą i księdza biskupa. Księże biskupie, w imieniu tego środowiska, tych 20 przeszło lat, które to środowisko istnieje, a ty budowałeś, składam ogromne wyrazy podziękowania, a i radości. Radości z tego, że do nas dojeżdżałeś, pokonując taki dystans, z ogromną ofiarnością, ofiarnością dzielenia się wiedzy, ale nie tylko. Wiesz doskonale, że była ta ofiarność jeszcze większa niż tylko wiedza. Za to też dziękuję, bo ksiądz biskup czasami nawet i wyposażał niektóre nasze braki. Za tę ofiarność ogromnie dziękuję w imieniu tych wszystkich absolwentów naszego studium dziennikarskiego, z którego dzisiaj mamy również i kierunek w naszym uniwersytecie. Kierunek dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Jesteś człowiekiem komunikacji społecznej i to jest najpiękniejszy przymiot każdego kapłana i duchownego, a biskupa jak najbardziej, że umie i w sposób umiejętny komunikuje się z ludźmi Słowem Bożym. Bóg zapłać za wszystko.